Cześć kochani, z tej strony Michalina, to jest Art. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia bądź też odsłuchania naszego najnowszego odcinka wywiadowego, w którym będę mogła porozmawiać z niezwykłym artystą, rzemieślnikiem, projektantem biżuterii i właścicielem własnej marki biżuteryjnej, Nikodemem Rzucidło. Cześć Nikodem. Cześć, cześć. Bardzo się cieszę na tę rozmowę. Ja również. I na wstępie chciałabym Ci bardzo podziękować, że zdecydowałeś się udostępnić nam swoje własne studio. Kochani, znajdujemy się w studio Nikodema Rzucidło. Cała przyjemność po mojej stronie. To kochany, ja proponuję z grubej rury. Na start pytanie najważniejsze. Jak to się zaczęło, że zainteresowałeś się tak nieoczywistą i powiedziałabym też, że elitarną sztuką, jaką jest wytwarzanie biżuterii? Jak się zaczęła twoja przygoda? To jest tak naprawdę kwestia historii. Poleciałem na kontrakt do Seulu jako model 4 lata temu. Poznałem mojego przyjaciela Inte, którego serdecznie pozdrawiam. Podeślę mu ten wywiad i mu przetłumaczę. I wpadłem do niego kiedyś z ciekawości zobaczyć po prostu, co on robi, jak to robi, bo zawsze gdzieś tam wydawało mi się, że jest to coś po prostu jakiegoś takiego nierealnego, że potrzebujesz wielkich pieców, jakichś po prostu średniowiecznego warsztatu kowalskiego. Okazało się, że to wszystko może zmieścić się na takim stoliczku, dokładnie takiej wielkości. Tak, od niedawna na tej wielkości, wcześniej na jeszcze dużo jeszcze mniejszej powierzchni. Słuchaj, to progresuje. Znaczy, tak, tak. W tym momencie tu jest naprawdę dużo miejsca. Przyjedziemy za rok, cieszę. Może będziesz już mógł się rozstawić tutaj. Zablatowane będzie pół pomieszczenia. W każdym razie, tak, przyszedłem do niego i zakochałem się w tym kompletnie. Bardzo mi się to spodobało. A jako, że już wcześniej miałem słabość do vintage'owej biżuterii, chodziłem od gdzieś tam czasów, gdzie byłem nastolatkiem, po różnych bazarach, po ich targach, wyszukując sobie rzeczy, to perspektywa tego, że mogę zrobić sam coś dla siebie, była po prostu czymś niesamowitym. Całe pieniądze zarobione na kontrakcie, które i tak były dość mizerne, poszły na sprzęt plus na dodatkowy bagaż. Przyjechałem do Polski i gdzieś tam się to wszystko zaczęło metodą prób i błędów. Na szczęście błędów było mniej niż prób, ale różnie to bywa. Raz, kto wie, no oby nie, ale może być tym razem. Czyli zaczęło się 4 lata temu. Tak. Wszystkie pieniądze zainwestowałeś w pasję. Dokładnie. I kręci się do dzisiaj, tak? Tak jest. Mniej więcej tak to wygląda. Kurczę, fantastycznie. A czy mógłbyś przeprowadzić mnie tak etap po etapie, krok po kroku, jak się tworzy biżuterię od projektu do jego materializacji? Jak to wygląda? Dobra. Są dwie drogi. Pierwszą drogą jest klasyczny wosk jubilerski. Tak, jest w różnych, że tak powiem, formach, kształtach. Ja tutaj sobie odlewałem akurat taki cienki. Jest w takim bloczku też sygnetowym. Od razu ułatwienie. Jak się kończy, to można oczywiście z całego bloczku po prostu wyrzeźbić sobie dziurę samemu. Jest to ułatwienie. Robi się z tego formę. Rzeźbisz pożądany pierścionek, zawieszkę czy kolczyk. To, co masz w głowie, przy pomocy różnych frezów, pilników. Też ten materiał jest czuły na ciepło, więc można też formować go. To jest bardzo popularne. Wiele dzisiejszych marek z biżuterią właśnie głównie korzysta z tej metody topienia i robienia tych wszystkich takich fluidowych kształtów. Odlewy, można to nazywać? Więc to jest jedno, że tak powiem, jedna część to jest, to są rzeczy z odlewów. Drugą częścią jest praca na srebrze od początku. Ja jeszcze nie mam walcarki, przeciągarek i różnych rzeczy potrzebnych do tego, żeby z kawałka stopionego srebra samemu zrobić drut lub wywalcować sobie blachę, więc korzystam z gotowych po prostu kawałków blachy czy drutów. Druty gdzieś tam się zapodziały. I dalej jest to kwestia obrabiania tego, wycinania,
lutowania przede wszystkim. To jest właśnie stanowisko lutownicze, palnik. I tak naprawdę, oczywiście w obu, obie te metody można połączyć. W tym momencie działam tak naprawdę pół na pół, ze względu na to, że z jednej strony bardziej cieszy mnie lutowanie i bardziej cieszy mnie praca na metalu od początku, ale z drugiej strony ogranicza zrobienie czegoś trójwymiarowego od razu na srebrze czy złocie jest dużo trudniejsze niż wyrzeźbienie tego z kawałka wosku, odlanie tego i praca dalej, więc finalnie ten wosk daje trójwymiar, daje po prostu dużo, dużo szersze pole do manewru i dlatego łączę te dwie metody w zależności od klimatu, w zależności od tego, co ma powstać. Kurczę, strasznie dużo takiej detalicznej pracy, mrówczej roboty. Tak, czasami można naprawdę długo się zasiedzieć nad jedną rzeczą, a czasami jest tak, to wszystko zależy od gdzieś tam tego, jakie się ma danego dnia takie flow i tego, jak tak naprawdę z czym mamy do czynienia. Tak. Jasne. Od niedawna też pracujesz na złocie, ze złotem. Tak, miałem przyjemność zrobić obrączki moim serdecznym znajomym. Och, jakie fantastyczne. Tak, oraz moja... Twoja praca zapieczętowała miłość czyjąś, wow. To jest naprawdę wyjątkowy projekt. Zawsze marzyłem o tym, żeby ktoś po prostu zlecił mi zrobienie czegoś tak ważnego i tak sentymentalnego. No, obrączki tak naprawdę, mimo że i tak... Najważniejszy symbol małżeński tak, chyba. Tak, najbardziej. No, jest to prosty pierścionek, czasami dosłownie kawałek po prostu obłego pierścioneczka, który symbolizuje niejednokrotnie 100 razy więcej niż najbardziej skomplikowany wielki sygnet wysadzony 20 kamieniami. Wow, także piękna historia. Bardzo się z tego cieszę. Też moja serdeczna znajoma zamówiła u mnie dwa pierścionki w złocie. Tak naprawdę to jest dokładnie to samo. Proces polega na praktycznie tym samym. Różnica jest taka, że po prostu trzeba dużo bardziej uważać, ponieważ błędy są wtedy dużo droższe i no jest to też fajne doświadczenie w momencie, kiedy oczywiście ja jestem personalnie fanem srebra, zawsze to widzę tutaj. Siebie czy Nikodem rzucidło ma na sobie Nikodema rzucidło? To są biżuterię twojego projektu? Wszystkie rzeczy, ja mam taką zasadę, że noszę tylko... Tylko siebie. Tak, tylko siebie. Słusznie. I jestem czasami szurnięty do tego stopnia, że po prostu wszelkie metalowe elementy, jakie mam na sobie, też mam po prostu gdzieś tam w planach zamienienie ich na srebrne mojej roboty. Stąd też zacząłem jakiś czas temu robić paski. O kurczę. Tak, ten jest taki super, skromniejszy, ale też właśnie idę w coraz bardziej, staram się gdzieś tam łączyć srebro ze skórą, oczywiście też kamieniami, które gdzieś tam pojawiały się często w mojej twórczości. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest... Ale cały czas prosta wznosząca, ciągle się uczysz, ciągle próbujesz. Tak. Nowe rzeczy. Myślę, że z każdym projektem uczę się czegoś nowego. Nawet jeśli nie uczę się czegoś kompletnie na nowo, to odkrywam, że na przykład coś jest troszkę łatwiejsze niż myślałem, albo że powiedzmy nie robiłem przez rok podobnego przedmiotu i przychodzi mi to z dużo większą łatwością teraz, co bardzo cieszy. A czasami jest tak, że siadam do czegoś, co wydaje mi się, że jest kwestią paru godzin, a kończy się na kilku dniach z rzędu po prostu nerwów. Pochłania cię. Tak, nerwów i od nowa, że tak powiem, zaczynania kilkukrotnego czasami formy, tak? No tak, to jest tą sztuką czasem, no. Dokładnie. A powiedz mi, gdybyś miał określić swój osobisty styl wytwarzania i projektowania biżuterii, to jaki on by był? Co jest takim twoim znakiem rozpoznawczym? Co jest moim już wiemy, że srebro, tak przede wszystkim. Głównie metal, surowiec, który ja czuję, to jest srebro. Ja zawsze będę się w srebrze. Tutaj Henio się odzywa. Henio miał czy gdzieś tam w backgroundzie, ale chyba go nie słychać. Chodź Henio do nas. Henio może się przedstawi. Cześć Henio. Chyba się przedstawi. Uwaga. To jest mój pomocnik.
jest najwspanialszym pomocnikiem na świecie. Czasami trochę więcej przeszkadza niż pomaga, ale... Emotional support. Tak, i to jest gość. A miał opniesz do mikrofonu? Przedstawić. Chyba się go tak... Nie, chyba nie chcesz. Ale daje buziaczki. Ale daje buziaczki, super słodkie. Tak. Pa, Henio. Pa, pa. Zapomniałem, jakie było ostatnie pytanie. Mój osobisty styl. Mój osobisty styl. Mhm. To jest coś, co bardzo ciężko byłoby mi ubrać w słowa. Okay. Na pewno myślę, że warto zacząć od inspiracji. Dobrze. Często inspiruję się etniczną, orientalną biżuterią z całego świata tak naprawdę. Mhm. Szczególnie jeśli chodzi o Afrykę Północną, czy Azję, Indie. To jest coś niesamowitego, że każdy z tych regionów, każdy kraj ma po prostu swoje jakieś takie charakterystyczne wzory, swój po prostu... Bardzo łatwo po chwili gdzieś tam rozeznania w tym wszystkim rozróżniać, co jest skąd. Jasne. A propos właśnie takiego stylu konkretnego. Też dla nich chyba biżuteria jest dużo ważniejszym elementem, tak, takim symbolicznym dla nich, bo Indie na przykład to przecież jestem obwieszeni tą, tak, biżuterią. Tam jest bardzo dużo biżuterii. Mhm. Jest to nie tylko lokata tak naprawdę kapitału, okay, zaczynając od gdzieś tam jakichś miejsc, które jeszcze są, jeszcze żyją tak, jak się żyło te 100 lat temu, poprzez właśnie funkcję ozdobną, a też funkcjonalną, bo na przykład wiele indyjskich wisiorków ma ukryte skrytki przeznaczone na perfumy, na przykład... Znaczy też, wymiar praktyczny. Tak, czasami jest to wymiar praktyczny i ta biżuteria też przede wszystkim wychodzi poza klasyczny schemat sygnetu, bransoletki i naszyjnika i kolczyka. Jest też dużo takich rzeczy na głowę, ozdabiane są też właśnie ubrania, jakieś togi i tak dalej. Czy na przykład właśnie w Afryce Północnej jest wiele gdzieś tam wzorów naszyjników, które mają miejsce na zwój. To jest związane z wierzeniami. Także to jest bardzo duże źródło inspiracji dla mnie, ale też staram się przede wszystkim, nie ma czegoś takiego, czym inspirowałbym się bezpośrednio w 100%. To jest coś, co nadaje gdzieś tam... Oglądasz dużo, jakoś tak, tak organicznie po prostu to wszystko, dokładnie, spajasz. Tak, organiczne to jest też tutaj dobre słowo, bo też wiele moich motywów, czy gdzieś tam klasyczne gwiazdki, mam nadzieję, że kiedyś słynne, klasyczne gwiazdki, które pojawiają się u mnie, które są tak naprawdę rozgwiazdkami. No na pasku chyba widziałam, tak? Tak, na pasku. Rozgwiazdki, gwiazdki. To jest też coś, co gdzieś tam przemycam w wiele miejsc. Też są do końca już ze mną. O, faktycznie. Tak. To jest A coś... czemu? Dlaczego? Akurat gwiazdki, rozgwiazdki? Gwiazdka jest symbolem takim bardzo dobrze kojarzącym się, neutralnym, i gwiazdek jest naprawdę masa. I ja po prostu kiedyś siedziałem i stwierdziłem, że chciałbym po prostu stworzyć swoją gwiazdkę, taką, która będzie dokładnie taka, jaką bym sobie wymarzył, czyli żeby była troszkę właśnie organiczna, ale jednak dopracowana, jednak też żeby była równocześnie ostra i obła. Jest to po prostu taki kształt, który gdzieś tam stwierdziłem. Też ciekawe, bo łączy dwa wymiary. Jednocześnie jakby morze, wodę, tak, ziemię, ale też niebo. To, co jest na górze, tak. Więc to jest też akurat... Tutaj nie ma głębszej symboliki. Okay. W tym kontekście jest to po prostu coś ładnego, co udało mi się stworzyć. Przechwyciłeś to dla siebie i teraz, tak, jest twoim chciałem symbolem swoją twojej gwiazdkę twórczości. Dokładnie. Życzę, żeby była kiedyś bardzo, bardzo znana. Bardzo dziękuję. Kochany, powiedz mi, nad czym ty aktualnie pracujesz? Nad czym aktualnie pracuję? Mhm. W tym momencie pracuję nad wzorami, które niedługo będą dostępne na stronie internetowej, w sklepie internetowym, na którym właśnie głównie nad tym pracuję w tym momencie. Zrób reklamę, powiedz nazwę. Tak, tak. Niedługo będzie można zakupić moje prace po prostu w sklepie internetowym. Do tej pory udało mi się stworzyć
jakieś charakterystyczne wzory, które oczywiście pojawią się tam, ale też będą przede wszystkim nowe rzeczy lub coś pomiędzy te klasyczne wzory, które po prostu mi się sprawdziły, które lubię, które nadal dobrze czuję, trochę zreinterpretowane na nowo. Także na pewno będzie tam dużo ciekawych rzeczy. Także to poświęca mi większość czasu w tym momencie. Jeśli chodzi o jakiś konkretny projekt, właśnie raczej chyba wolałbym w tym momencie zachować to. Dobrze, zróbmy z tego tajemnicę. W takim razie inne pytanie. Jaki był według Ciebie najbardziej ekscytujący projekt, który kiedykolwiek zrealizowałeś? Najbardziej ekscytujący projekt. Było coś takiego, co Ci przychodzi do głowy? To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, ponieważ ekscytujący. Zależy pod jakim względem. Że to było coś nowego. Coś nowego. Jakieś wyzwanie dla Ciebie. Czyli wyzwanie, bardziej pod kątem wyzwania. Tak, myślę, że tak. Tak to ugryźmy. Na pewno bardzo dużym wyzwaniem była dla mnie maska, którą robiłem dla chłopaków z Chaosu. No, liczyłam, że to powiesz. Tak, to jest coś, co było tym bardziej w momencie, kiedy to nad tym pracowałem, czyli ten rok temu akurat zacząłem pracę nad tym. Nie robiłem tego nigdy wcześniej. Jest to coś, co przy czym trzeba było uwzględnić naprawdę sporo rzeczy pod kątem tego, żeby dobrze leżało na twarzy, żeby było po prostu dopasowane i w miarę uniwersalne. A przede wszystkim żeby pasowało zarówno na męskie twarze, jak i damskie twarze. Czyli uniwersalność. Tak, czyli coś, co w mojej biżuterii jest tak naprawdę zasadniczą rzeczą. Nie mam biżuterii męskiej, nie mam biżuterii damskiej. Jest po prostu biżuteria. I nie przypisujesz żadnej z płci? Nie przypisuję jej płci. Staram się, żeby zawsze rzeczy, które tworzę, były konkretne. Żeby miały swój charakter, ale nadal zostawiając miejsce do tego, żeby ten charakter nadał, resztę tego charakteru, żeby nadała nosząca osoba. Je osoba, tak. Bo to jest przede wszystkim coś, co mnie fascynuje, to, że widzę, jak dana rzecz starzeje się razem z właścicielem, tak, widać na niej rysy, jest coraz bardziej matowa, widać te po prostu utlenienia i gdzieś tam przyciemnienia wchodzące. Widać po prostu, jak się starzeje razem z właścicielem, tak? I przesiąka. No tak, bo to jest taka rzecz wieczna, że tak naprawdę przecież biżuteria przekazuje się z pokolenia na pokolenie, więc to jest taki też symbol rodzinny jakiś tam bogactwo rodzinne. W moim przypadku jeszcze za mało czasu minęło, żeby coś takiego było możliwe. Ale to obrączki kiedyś zostaną przekazane tak, dalej. Tak, na przykład. Myślę, że wystarczy powiedzieć, że dobrze zrobiony przedmiot, czy to jest pierścionek, czy to jest bransoleta, czy to jest naszyjnik. Oczywiście naszyjniki ogniwa się, wyrabiają, wycierają. Ale taki sygnet na przykład, to jest coś, co może służyć kilkadziesiąt lat. Zostać zgubione i wykopane przez kogoś 150 lat później i jeśli wszystko jest porządnie zrobione, no to wystarczy go wyczyścić i dać mu drugie życie. Tak, srebro nie rdzewieje, złoto nie rdzewieje, są to metale szlachetne, więc są odporne na takie gdzieś tam różne trudne warunki też. Więc jest to też coś, co mnie fascynuje w tym procesie. Kurczę, to jest niesamowite, bo ty tworzysz sztukę jednostkową, bo zwykle tworzysz pod kogoś, pod klienta, tak? Ale to jest też na zawsze. Jakby to nie jest coś, co nie wiem, się zużyje z czasem, że będzie wykorzystane, tylko na wieki. Oby. Piękne. Mam taką nadzieję. Tworzysz sztukę wieczną. Tak, mam taką nadzieję, że staram się wszystko robić tak, żeby po prostu. Mam taką zasadę, że w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem techniczny i coś jest niepewne, jeśli jest to tymczasowe rozwiązanie, jeśli to jest, nie wiem, pośpiech ze względu na to, że coś jest potrzebne na jakąś sesję,
i goni nas czas. Tymczasowo coś można zrobić, ale później ta rzecz nie wróci do mnie, żebym mógł zrobić ją po prostu w taki sposób, żeby nic się tam nie... Żeby była ta satysfakcja, dokładnie, że wszystko jest po twojemu, po prostu dopracowane porządnie, do ostatniego szczegółu. A przede wszystkim, żebym ja mógł spać spokojnie, bo... żeby ci się nie śniło po nocy. Bo naprawdę uwierz, że na szczęście nie było takich projektów kilka, ale jeden taki projekt był, który naprawdę spędzał mi sens powiek. Jaki? Na pewno myślę, że gdzieś tam jest to tyle dobrze, że to jest moja rzecz. Napracowałem się nad nią naprawdę dużo i w momencie, kiedy... W sumie to nawet mogę ją pokazać. No pewnie. Bo jest tutaj. To jest taki choker. O kurczę. Zrobiony z zębów mozazaura. Dobrać? Tak, to był taki wodny dinozaur. To są zęby tego mozazaura, a to są belemnity, czyli ogonki takich prehistorycznych morskich stworzeń. Jak to zdobyłeś? Przyznaję się, bez bicia, to jest kupione w sklepie ze skamieniałościami. O, ciekawe. Simple as that, tak. Okay. Ogólnie te belemnity były czymś, co od dziecka mnie fascynowało, bo mój tata, jak gdzieś tam w dzieciństwie też swoim nazbierał tego bardzo dużo. Mhm. To występuje w skałach wapiennych i po prostu czasami będąc na wsi, idąc po polu, można się natknąć na takie strzałki. Wow. I fascynowało mnie od dziecka to, że to jest przeźroczyste, że jest tak stare, jest przeźroczyste. Aha. I trochę nadal... Trochę kurczę jak żywica wygląda. Tak. I przede wszystkim ten kształt. Mhm. To jest ogonek. A to jest ogonek, to jest kość. To są zęby. To są zęby. Tak. Mhm. Więc finalnie nie jestem aż tak dobry z biologii, żeby powiedzieć, jaka to jest tkanka. W każdym razie jest to niesamowite, wow, że to ma tyle milionów lat i nic się w XXI wieku można to wykorzystać. Tak. No i właśnie, gwiazdki. I gwiazdki przede wszystkim. Bez gwiazdek. Nie robisz. Bez gwiazdek nie robię. Robię, ale tak. Tutaj musiały się pojawić, tym bardziej, że jest to projekt, nad którym miałem pełną wolność co do procesu i gdzieś tam tego, jak to finalnie wygląda, bo jest moim prywatnym naszyjnikiem. Mhm. Dlaczego o nim wspomniałem? Dlatego, że w ostatnim momencie po prostu, kiedy wszystko było już gotowe przy polerowaniu, zorientowałem się, że jeden z tych elementów jest lekko poluzowany, ponieważ nie dolutował się do górnej rurki. I w tym momencie po prostu jest to rzecz, która może się uszkodzić. Na podstawie tego mam, że tak powiem, jest to wspaniały przykład, że wszystko powinno być na tip-top. Wszystko, co robisz po to, no wiadomo, to też jest to coś, też co nie jest na co dzień, tak? Uczysz się. Tak, już tak, na tak. Przyszłość będziesz wiedział, jak coś zrobić. No więc jasne. No, jak nie zrobisz, to się nie dowiesz, prawda? Dokładnie. Przede wszystkim pośpiech jest czymś, co jest bardzo, bardzo, bardzo niewskazane w całym tym procesie i pośpiech jest najgorszy. Cierpliwości dużo trzeba tak, mieć. Tak, dużo cierpliwości. Ja tego musiałem się niestety nauczyć. Nie byłem taki cierpliwy. Myślę, że jeszcze nadal muszę się wiele nauczyć, jeśli chodzi o cierpliwość, ale na początku było bardzo, bardzo, naprawdę nie było łatwo. Metoda prób i błędów pewnie. Tak, tak, tak. Dobra, moje następne pytanie jest takie. Częściej zdarza ci się projektować i wytwarzać biżuterię stricte pod zamówienie dla klienta, czy raczej częściej tworzysz sam dla siebie, ze swojej własnej potrzeby, przyjemności, chęci, jak to jest? To jest teraz, dokładnie pół na pół. 50-50. Okay. Jest 50-50. Kiedyś było tak, że więcej zdecydowanie rzeczy robiłem dla siebie. Tworzyłeś sobie tak zwane portfolio. Tak, tworzyłem sobie portfolio, też uczyłem się po prostu robić to wszystko po kolei. I na początku działało to tak, że robiłem coś dla siebie i wstawiałem to, co zrobiłem dla siebie. Jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz, czwartą rzecz i gdzieś tam po drodze ktoś się... ludzie, którzy tak, się zainteresowali. Ktoś się odzywał i chciał po prostu coś podobnego, ponieważ na początku praktycznie w ogóle nie robiłem
foremek na rzeczy, nie gumowałem rzeczy, to się tak profesjonalnie mówi, czyli nie używałem, nie korzystałem z możliwości replikowania tego samego wzoru. Więc wszystko robiłem od zera, od początku. Ojej. Tak, to jest coś, co robi się przy tak naprawdę zazwyczaj woskowych odlewach, ale też można, gumuje się już gotowy odlew, to pozwala po prostu na replikowanie tego wzoru. I pamiętasz swój pierwszy projekt? Mój pierwszy projekt. Pierwszy na zamówienie. Pierwszy na zamówienie? Tak. Pierwszym projektem na zamówienie był sygnet dla mojego kumpla z Lublina. Okay. Tak, to był prościutki, taki okrągły sygnet. Także to był pierwszy pierścionek na zamówienie. Pierwszym naszyjnikiem na zamówienie był taki księżyc z opalem dla też mojej znajomej. Co było pierwszym kolczykiem? A pierwszy kolczyk to był taki sam, jak zrobiłem dla siebie. Gdzieś tam też ta moja twórczość, która powstawała przez, powiedzmy, ten pierwszy pół roku, pierwszy rok, była dużo inna od tego, co robię dzisiaj. Wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że po prostu brakowało mi nadal doświadczenia. No tak. I gdzieś tam te rzeczy były dużo surowsze. A wraz z postępami. Musiał się wyrobić styl, tak. Rzemiosło, fach. Tak. Mhm. Także myślę, że to jest kwestia tego. Myślisz, że jesteś artystą rozchwytywanym? Ustawiały się do ciebie kolejki, żebyś coś zrobił na zamówienie? Czy jestem artystą rozchwytywanym? Czujesz się tak? Czy się tak czuję? Może pomijając fakt, że ostatnimi czasy izoluję się troszkę od w ogóle świata zewnątrz. No to wiele świadczy, że musisz się odizolować, żeby dali ci spokój. Myślę, że to jest dużo, dużo bardziej gdzieś tam złożona kwestia, ale to nie jest tak, że czuję się niedoceniony. Jestem bardzo szczęśliwy, że są ludzie, którym podobają się rzeczy, które tworzę i chcą je u mnie zamawiać, którzy po prostu przede wszystkim chcą mieć coś, co ja zrobiłem własnoręcznie, nosić to ze sobą, nosić to na sobie i mieć to ze sobą w po prostu wszystkich sytuacjach życia codziennego i nosić to, aż im się znudzi, a może nigdy im się nie znudzi. Mam taką nadzieję. Wiadomo, jak to bywa z biżuterią, czasami coś się nosi, odkłada. Później się znajduje i o kurde, fajne. Mam nadzieję, że raczej jest to w tą stronę. Także na pewno nie jest tak, że czuję się niedoceniony. Słuchaj, myślę, że zboczmy troszeczkę z tematu, bo chciałabym cię zapytać o to, jakie masz inne pasje, inne zajawki, już abstrahując od biżuterii. Myślę, że tak naprawdę tych pasji jest kilka. Wiele z nich jest tak naprawdę wokół tej biżuterii i wiele z nich ma wpływ na to, jak wygląda biżuteria, którą tworzę. Na pewno taką pasją, która mnie nie opuszcza w życiu codziennym, jest muzyka, która jest zawsze obecna w procesie tworzenia. Czy próbowałem tworzyć w ciszy? Parę razy, ze względu na to, że po prostu musiałem wyłączyć muzykę, ale w momencie, kiedy mam wybór, wybrać, to raczej z muzyką. To zdecydowanie. A w jaki sposób muzyka wpływa na twoją twórczość? Przede wszystkim jest takim motorem napędowym pod kątem, oczywiście tak jak wszyscy lub większość ludzi dobieram muzykę w zależności od tego, jak się czuję danego dnia, jak się czuję w danym momencie. Tak, czasami jest to kocia muzyka, czasami jest to... Czasem biały szum. Tak, czasami jest to biały szum. Więc myślę, że to jest przede wszystkim taki motor napędowy. Jest też to, jako że słucham tej muzyki głównie z kaset. No właśnie, bo ty słyniesz ze swojej kolekcji kaset, ale to potem. Myślę, że jeszcze do takiego tytułu dużo mi brakuje, ale uzbierało się całkiem sporo tych rzeczy. W każdym razie, jako że jest to
nośnik, kaseta jest nośnikiem, którego zazwyczaj korzystam przy słuchaniu muzyki, jest też to dla mnie pewnego rodzaju, pomaga mi to w odliczaniu czasu. Nie mam zegarka na ręce, z własnego wyboru. Jest to związane gdzieś tam z paroma kwestiami. W każdym razie, znając repertuar, który jest gdzieś tam na półce, wiedząc ile mniej więcej co trwa, jestem w stanie po prostu nadać sobie ten rytm i pomaga mi to się skupić. Mhm. Kończy się jedna strona, przerzucam druga strona, jadę dalej i później dopiero gdzieś tam, powiedzmy, za dwie kasety pójdę coś zjeść. Tak, za trzy kasety. Za trzy kasety, tak. Tutaj można stworzyć alternatywny system odliczania czasu. Kurczę, śmieszne. A dlaczego kasety? Bo to takie niecodzienne teraz. Tak? Skąd to jest wina takich trzech gości spod Warszawy. Serdecznie ich pozdrawiam w tym momencie. Bardzo dobrze będą wiedzieli, że to o nich chodzi. To jest właśnie tak naprawdę zasługa wina. Zasługa, ja się cieszę, więc zasługa moich kumpli z Full of Mercha, którzy po prostu w miarę jak się gdzieś tam lepiej poznawaliśmy, zaprosili mnie do swojej bazy pod Warszawą, gdzie mają ogromne archiwum kaset metalowych. Okay. Jest tam kilka tysięcy kaset. Starzy kaseciarze. Tak. I gdzieś tam ze względu na to, że ja zawsze tak naprawdę kręciłem się wokół, no, ciągnęło mnie zawsze do staroci, do rzeczy analogowych, też do w ogóle analogowego trybu życia. Powrót do przeszłości. Tak. To po prostu mnie to tak złapało i nie puszcza do dziś. I też przede wszystkim kaseta jest takim nośnikiem, który też możesz wziąć ze sobą. Są walkmany wszystkim znane i winyl jest fajny, ale ja tego nie czuję. Okay. Tak jak czuję to... Już nie dla ciebie. Tak, jest też, właśnie, wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że to jest małe i kompaktowe, więc zawsze jest dopracowane, są tam jakieś detale. Aha, ty tak po prostu tutaj, lubisz detaliczne rzeczy. Więc po prostu rzeczy. Lubię chyba mniejsze, bardziej... Nie, możesz sobie ten podłubać, nakręcić, tak. Czasami niestety trzeba. Ostatnio miałeś okazję zagrać swój własny autorski mixtape set w klubie Chmury. Dokładnie. Mógłbyś opowiedzieć coś o tym wydarzeniu więcej? Tak, organizatorem tego wydarzenia jest mój serdeczny kumpel Krzysio. Krzysio też pozdrawiam, dużo dzisiaj pozdrowień będzie. Krzysio zorganizował, Krzyś Buffy, znany też pod pseudonimem Omen. Napisał do mnie i do paru innych kumpli kaseciarzy z inicjatywą, że fajnie by było zagrać imprezę z kaset na dwa magnetofony, jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. Jako że nie ma tak naprawdę w przypadku nośnika kasetowego możliwości takiego szybkiego odsłuchu, jak jest przy winylach czy tak, już w streamingu, już nie wspominając, no to bardzo, bardzo byłem tym zestresowany, tym bardziej, że był to, no nigdy nie grałem DJ seta. Pierwszy raz. Tak, CJ seta tak naprawdę, bo okay. DJ to jest disc jockey, a tutaj jest kaset jockey, więc CJ seta. Kurczę, ale w ogóle niesamowite, że jest tego typu wydarzenie. Tak, to jest coś, co chyba... Duże było zainteresowanie? Wiesz co, termin był słaby, bo tak naprawdę to było przed świętami, dzień przed 30. świętami. Tak, to było 30 marca, ale wyszło mi to na dobre, ze względu na to, że strasznie się stresowałem i gdzieś tam no zapomniałem, coś miałem przewinięte, stwierdziłem, że przewinę jeszcze raz dla pewności, a szybkość przewijania tego sprzętu była dużo większa niż mojego sprzętu, przez co przewinąłem za daleko. Wiadomo, każdy uczy się na błędach. Tak, w każdym razie fajnie było spróbować swoich sił w takim trochę mniejszym gronie, bardziej kameralnych. Odnalazłeś się? Tak, myślę, że zdecydowanie. Do powtórzenia? Tak. Na pewno, na pewno myślę, że pierwsze koty za płoty i mam nadzieję, że do powtórzenia. Liczę na Krzysia i na resztę chłopaków, że jeszcze nie raz zagramy taką imprezę. Bo jest to coś naprawdę też coś
czego nie ma tak naprawdę na pewno w Warszawie, w Polsce. Może było, ale już. Znowu powrót do przeszłości. Tak, zdecydowanie. Przeszłość mnie jakoś nawiedza trzyma. Cały czas. Kochany, powiedz mi, już takie ostatnie pytanie, zmierzajmy do końca. Które ze swoich zainteresowań chciałbyś teraz rozwinąć? Na którym chciałbyś się skupić? Jakie masz plany wobec swoich pasji, zainteresowań, zajawek? Myślę, że przede wszystkim pytanie jest retoryczne w kontekście tego, czym się zajmuję. Chcę rozwijać się w kierunku tworzenia biżuterii. Jest to coś, co tak naprawdę coś, co kocham. To jest twoja domena po prostu. Tak, to jest po prostu coś, co chciałbym robić do końca życia. Bardzo lubię szkolić się w tym kierunku, co też zamierzam. Zamierzam podszkolić się troszkę, jeśli chodzi o niektóre techniki jubilerskie, ponieważ... Podszkolić to znaczy iść na jakiś kurs, podjąć jakieś praktyki? Myślę, że raczej na zasadzie praktyk. Okay. Kursy w moim przypadku są nie do końca dobrym rozwiązaniem ze względu na to, że po prostu wiele tematów mam już odhaczonych. No tak, już przepracowałeś, jesteś samoukiem. Tak. Więc ciężko by było gdzieś tam trafić na kurs, który... Dlatego właśnie praktyki są dużo, lub jakiś nieoficjalny kurs po prostu u znajomego jubilera. Tak, to jest właśnie standard. Nie no ma. I co? I pewnie jeszcze jakiś może evencik kaseciarski. O Jezu. Dobra, okej. Okay. Nic nie spadło. Super. Zaraz Henio! Henio bardzo chce być przed kamerą. Ojejku. Lotnik. Dobra, to jest niesamowite, bo on tam jeszcze nie wskoczył. Dobra. Henio, no co? Jest sytuacja opanowana, nic nie poleciało. Także na pewno mam zamiar szkolić się w tym kierunku, jak i też rozwijać swoje pasje, kolekcjonować więcej kaset. Wracam też trochę do jeżdżenia na desce. Na razie jako środek transportu, ale coś tam też mam zamiar pojeździć w tym roku. Tak, już jest wyraźnie zadowolony. I oczywiście mam zamiar rozwijać tutaj z panem szanownym Rudym jego pasję, jakiekolwiek tylko będzie miał, wydał wyraz niezadowolenia, także pogadamy później. Pogadamy później. Słuchaj, bardzo, bardzo dziękuję. Ja również za bardzo wywiad. Dziękuję. Trzymam ogromnie kciuki za ciebie. Kochani, to jest Art, to jest Michalina, to jest Nikodem. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne. O kurde, ale się rozgadałam! O mój Boże! Ja już potem zapomniałam, że my prowadzimy wywiad i już tak na flu leciałam.